Pięknych, seksownych. Trzecia misja. Chapter 3 aktu pierwszego. Tides of Darkness. Jak to ładnie przetłumaczyć? Fale ciemności. O, pięknie przetłumaczyliśmy. Ostatnio uratowaliśmy trolle. Mamy nowego ziomka w hordzie. Dzisiaj będzie chyba pierwsza misja wodna trochę, więc zobaczymy, czy wam się podoba, czy nie. Dwa miesiące później. Blisko South Shore, czyli to już miasto ludzi. Przygotujemy się na przypłynięcie armady orków. Musimy przygotować flotę i miejsce na flotę. I urok? Poczytałem o tym uroku trochę. Utoku, nie uroku. Ushering in our long-awaited assault on Lordran. All that we have done here has led us to this moment. To ensure that the Armada will be operating at maximum efficiency, the Warchief has directed us to begin construction of facilities for them near the South Shore region. He also instructs us to build a fleet of our own, so that we may keep these facilities safe against any Alliance incursions. Dziurę we włosach, ja pierdziałem. O, czyli musimy wybudować stocznie i tankować olej. Pokaż się, z Lola nie mają kota na tym. What is this? Wait, something is wrong. Zasadzka na rendę. Dzięki, Zul'jin. Patek, co ty robisz? No, bez przesady. My pleasure, Ben Blackman. You and I be brothers now. And brothers be looking out for one another. My axes be thirsting for the blood of the humans and elves who took me. My warriors and I be here to aid you in the battles ahead. I'm glad that you came here. Together we will establish Horde authority over these seas. No spoko, czyli razem z trollami musimy uporządkować tutaj sobie miejsce. Mamy baraki, od razu rób ulungów. Nie mam żadnych kłonów? Roll mill, ok. Musimy budować stocznie. Będzie kot na rzekę, czy mogę zapozować? Nie wiem, o co mu chodzi, bo dostał jedzenie. To jakieś leśne stwory, to goldy za te stwory, warto zabijać. Mamy Zul'jina, ok. Mamy Renda. Może sobie tak wyspę patroluję, bo już wiem, że to jest wyspa. Misja wodna. Więcej peonsów. Nie tych używać. O, spływają te mowy. No, jak Spy Golda farmię, więc git. Chyba nic nie ma więcej. Tu coś może być do góry. Gotów do pracy. Nie wiem, czy mnie coś będzie atakować. Nie wiem, jeszcze na stocznie. No, tu jest miejsce na stocznie. Widzę tak odosobniono, jest ropa. Są zbycholudy w lesie. Aż utok ma leczenie teraz i widzę, że nowe umiejętności będziemy dostać w tej misji. Jest, nie ma. Wygląda, miałby coś być. Dobra, no musimy gospodarkę na razie zawalić. My na wyspie i musimy zniszczyć te platformy od tych, od ludzi. No do tego jest potrzebna ekonomia jakakolwiek. Dobra, dobra. Nie potrzebowałem tego pig farma, nie wiem czemu go zbudowałem, nie pytajcie. Jakaś hydra popierdzielona. Weź to zluruj tej wody. Po wodzie tego nie mogę bić. Weź to szybko ten, to weź szybko zestunuj. Do tyłu. Ładnie, ale nic z tego nie wypadło, szkoda. Tu jest jeszcze jakieś miejsce w lesie. Potrzebuję do drewna teraz.
Jakiś małpolud. Nic nie trafią te miniony. Zwojdą z Ulginowi, znaleźć, że trzyma. Utok może tego heala użyć swojego. O, jest jakaś skrzynka. Drewno, okej, okay, no jest fajna znajdźka. Na początku misji się przydają takie rzeczy. Wybuduj tarta gdzieś tu. Nie ma lambera, przyniosą? Dobra, zacznij od kosza. Jakieś drewno kopać. To jest w ogóle jakiś budynek? Nie, taki po prostu jest. To jest jakaś ta. Widzę, są murloki. Nie mam żadnego wojska, więc zaatakuję to tylko herosów mam. Nie wiem, czy chcę badać na tą wyspę. Zróbmy sobie ekonomię najpierw, to jest najważniejsze. Z ekonomii nic się nie da zrobić. W ogóle odpaliłem tą serię i nie powiedziałem, co gramy. No gramy oczywiście Warcrafta 3 i to jest strategia. Która niestety... Strategie trochę... Już brzydko nie powiedzieć umarły, ale umarły trochę. O, ludzi już teraz go strategię. Postaw ten, bo będziemy raczej trolle grać, bo widzę, że dalej kuźnia odblokowanej. Będziemy grali pod trolle i muszę szybko zrobić ten... A jak się robi shipyard? Gotowe. Gotów do pracy. A muszę zrobić tego najpierw, okej. Okay. Trupary się patrzy, narędzie daj ich. A golda też nie ma jakoś super dużo. Są za mało w goldzie mi się wydaje, chłopów. No, można pomału czyścić, no. Herosami. O, ludzie idą! Okej, czy to będzie dodatkowa misja, już teraz widzę. Zaszczędzaj manę. Ten utok ma Anka, ale nie chcą mordować, że umarł. Dostanie purdża w tej misji. Nawet fajny spelek, tylko ciężko się go używa. Zdejmuje debuffy jakieś ze swoich jednostek, albo slowa rzuca z tego, co pamiętam. O, ma upgrade już na jednostkach. Dobra, te murloki tutaj może. Niech kręt przytankuje. A ty rzucaj tym. Kontrol 1, ok. Zacznijmy od drewna, potem te buffy. Parę troli mi zrób. Berło morza, co to robi? Dwa murloki przyzywa, ok. To zniszczę to. Zawsze mogę mieć jakieś książki. No i właśnie jest fajne to, że ja gram ślepo, nie? Tą misję jeszcze przechodziłem, no ale jestem idiotą trochę. Mogę od razu zobaczyć, że to jest dobre i zacząć nagrywać dla was. Ale tą misję i chyba jeszcze jedną tylko, więc tak no trochę zagrałem. Potem już będę całkowicie w ciemno grać. Ale tak to pamiętam mniej więcej, ale jest pozmieniane, tyle mogę powiedzieć. Chociaż pamiętam, co się działo. A, i odblokował. To jest tak samo jak w tym. Zarąbiście, to już chodźcie na wybrzeże, zapraszam. Trzeba kliknąć tu i tutaj się odblokowuje. Buduj dwie te. Coś było? Runa była. A, fajna. Możesz podnieść utok runy, dobrze. Już pamiętam, że ten utok ma ekwipunek. Tak, jakie mam misje? Okej, czy to jest te wodne, ale tu mam Alliance Troops, mam się pozbyć Alliance tej wyspy. Okej, się pozbędziemy na pewno. Będzie się trochę zapuścić w te lasy. Trolle bym robił mimo wszystko. Są jakieś ludzie, tu jeszcze coś może być. On tu nie ma bazy na tej wyspie, więc tam się jej pozbył jak najszybciej. Też farmimy golda z tych mobów i expa, więc fajnie. Próbuję peona. O, będę dużo potrzebować golda na te statki, dawaj te peony. Farmy potrzebne są, weź to i chodź tu od razu. Shiftem można kolejkować im rzeczy, to jest przydatne bardzo. Wszystkiego się nie da ogarnąć. Uważaj kolego. Ile to leczy utoka te moje... O kurde, kurde, wyciągnijcie to. Czekaj, tam coś tam przyszło. Nie lubię mi ta kamera latać, stracę trolla przez to. A czemu on się przejmuje? Użyj tego scrolla. Daj, trzymaj do końca gry. Okej, okay, nową jednostkę dostaliśmy, wodną, podstawową. A mnie bardziej interesuje to, jak najszybciej, żeby olej wydobywać. Bo bez oleju się zesrał, nie zrobię żadnego statku. Nic nie wypadło z nich? A z jajec może. Nie, nic z jajec nie wypadło też. A nie był to łatwy kamp do takiego czyszczenia.
No to trzeba jak najszybciej zrobić. Budujemy jak w wujce. Fajnie zrobili, nie? Podoba mi się to. Musi mana nie kończyć temu z rodziną, nie ciepię tymi spellami. Nie mam żadnych upgrade'ów, to rób trolle. Tanker's ready, okej. No nie mam oleju. Jak mi coś tu przyjdzie, mnie zaatakuje chłop. Będę w tyłku strasznym. Tu jest? Nie. My dalej. A nie wiem, czy mi bazy też nie zaatakuje za chłop i mi te peony powybijał. Tak siedzę i nie powinienem od razu się tego ludzia rzucić. To jest silna armia. Nie wiem, gdzie będziemy mieć tą bazę. Kompletnie nie mam pojęcia. Tu w sumie człowiek. A idą, okej, idą. Proszę ich przywitać z Ul'jin. O, może tankować, na pewno może tankować. On mi zbija tych chłopów. Zmieniam sobie urloki, przyzwijmy sobie. I można na zwiat też rzucić. Zbierają te? Tu jeszcze jedno. Mam już na statek? Nie mam. Tu są ludzie. A tu mają, okej, wioskę widzę. Urloki przyskautowały. Atakujcie, dobra, w sumie jak to jest tylko jedna wioska, to walony mam w te straty. Ważne, żeby się tego pozbyć tak naprawdę, tylko i wyłącznie. Tak chyba nie wychodzą jednostki temu chłopu. No możecie się ruszyć troszkę, przepuścić tych kolegów. Jest jaki ciasny kup, nie wiem, żeby mi się takim bić. Utok żyje. Niech sobie tylko healka rzuci, że dużo many to zżera. Jak na szczęście statki muszę zacząć robić. Pik farmsów nie mam, Jezus. Coś trzeba zrobić? Dziadek nie może w gry grać komputerowy. Tu nie można sprawdzić. O właśnie, mi chłop zaatakował. Ja nie mam to z pik farmów. To jest dodatkowy atak, ale możesz naprawiać, nie? Tylko się ustaw na mieliźnie. Okej, to cheatuję trochę, ale pokonam go w ten sposób. Mogę kliknąć tego peona, czy jest taki malutki jak w WoWie, że nie mogę minionów wychwycić? No tu wygraliśmy. O, jeszcze trollce trzymają. Oni się lagują, taki wydaje, że jest, nie ma sygnału. Dobra, jeden statek jeszcze przeżyje. O, tu raczej mi nic nie zabroni. Czy tu już mi nic nie zrobią? No już nie rób tych jednostek, bo teraz tylko lądowe, tylko wodne potrzebuję. Mam takie zapasy i się z tym męczę, po prostu zwalnię tych pick farmów więcej i potem do roboty. A nie mogę zrobić tych, nie? Ulepszeń dla statków. A nie mam dostępnych, no bo tu będziesz naprawiaczem w takim razie. Muszę zacząć pomału odbijać te. Ilneas to stanacja ludzi na morzu. Okej, trzy stateczki. Są tu ludzie, jeszcze mają bazę świnie. Tu wygląda jakby coś miało być. Ej no, tu wygląda jakby miało być coś schowane, bo że drzewa są za wizją. Świneczka. Złoto, okej. O, muszę zacząć badać tą mapę. Tu widzę, że jest przejście. Patrz, jak oni to pochowali, ale to jest od dołu tutaj. Dobra, chyba tu nie mają bazy oficjalnej, bo tu nie mogę nawet widzę dać transportowców tej misji, więc ja nie wyjdę nimi z tej... Nie wyjdę nimi z tego miejsca. Dobra, można pomału odbijać te platformy. Będzie Ctrl 2 i tu już tam założysz platformę, no bo tak muszę je zbudować w sumie. A są tutaj... Tutaj coś jest? Nie, tutaj wygląda jakby coś było ukryte. Dobra, było, nie idziesz to przeciąć. Tutaj tak jest kopalnia, więc zrób tutaj ten. Wiem, że można bliżej, ale chcę, żeby było tego. Teleskop jest. O, odkrywa teren. Nie, nie ma tu nic. Nie, to nie jest kopalnia, jakiś łuk. Rękawice zwiększa siłę i pancerz, fajne. Dobra, zróbmy, weź te kupsko. Musisz powymieniać trochę. Fajne. Okej, czyli ludzi się pozbyliśmy. Dobra, ten quest jest z głowy. Ale tak bym tu po...
Pochodził sobie trochę. Coś było? Nie, tu nic nie było. Okej, to budujecie te platformy. Statków ile się da, róbcie. Pewna mam w cholerę, to wysyłam do Golda. Dobra, dobra. No. Czego chcę? Już mnie atakują, mam jakieś dwa stateczki chyba tylko. Mam umiejętność specjalną, że robią desant, tak? I tego nie było w oryginale. Czyli desant, taką salwę puszczają. Nie ma też ulepszonych, więc git, nie oszukuję przynajmniej. Tu już nic nie ma. To ma cooldown, nie? To z rodzina. Pokażcie, bo też mnie ciekawi. Nie ma tu nic, okej. No to tu jeszcze chyba na górze nie byłem. Tu coś może być, tu była ta wioska, tu wygląda trochę ciemno. A tu są hyderki. Wyciągnijmy je z tej wody. Gotowe. Ja zrobię po drugiej stronie, już chcę tak tryhardować. Jeszcze tutaj port. Za sobą zwykły mam cholernie dużo, a te tankowce będą miały szybciej przynajmniej tam. Tu i rób mi armadę cały czas, spamuj. O właśnie, o tym mówiłem. Wszystko teraz trzeba tutaj oddelegować. Do tego oleju, bo się ten olej kończy jak z majtek coś. Ale tak tu ciasno będzie. Tu jest? I hiderka jest, da się ją wylurować? To jest tylko poziomowe. No Zul'ji może ją bić z góry, nie? Z tymi innymi trollami. Możesz w klatkę wziąć chyba i może spelka idę, żeby armor zwiększyć? Nie możesz. No to snare'u ją. Dobra, idź stąd, ty jesteś bezużyteczny. Wszystkie te trolle tam po prostu wyszli do ataku. Kurde, z niej może coś wypaść. Nic nie mogą robić. Dobra, odbijmy kolejną tą. Kolejną odbijmy... O, tu chłop właśnie zbiera cały czas, widzę te. Czekaj. O, statki jakieś słyszałem, że są? Ej, fajna jest ta salwa. Dużo bije. To mały ręcz ma chyba, mniejszy niż atak. Uprzyjam na quest, destroy the battleships. Okej, okay, czyli na... O, battleships w tej misji? Wy poradzicie się z tym? Tą hejderką, czy co? Ona wysra item, czy nie? Jak będzie w wodzie? Powinien na brzegu się pojawić, na najbliższym brzegu. Oj, oj, sporo tych stateczków, ja już nie mam ropy. Buduj, buduj, muszę przejąć tak najszybciej. Tutaj damy punkt zborny. A bo z tej hydry mniejsze hydry wyszły. Dobra, walam w te jednostki. Is human tanker can only be campaigned from one from these pathetic humans? A, że z tego. No ta, niszczcie to. Bo się martwię, bo tam napisał, że jakieś battle przyjdą te, battle bruzery. Naprawiać te. Czego chcę? Do złota, tych już można parę oddelegować. Do tej kopalni. A ten chciałem, żeby... Zrób tu pewnie, bo jestem aż ciekawy. A nie, już tam zrobiłem przecież, że nie ma nic, okej. Okay. Już powiedziałem, właśnie to lornetka. Padło coś? Nie ma nic. To poskautuję, tu zasieć mi tu, czy coś jest. A są tu jakieś małpoludy, zobaczcie, znalezione. Gdzie on ma doki? Tych doków bym się musiał pozbyć. Będzie, że cały czas z tej strony przejeżdża. Dobra, dobra. Tutaj po złoto, tu jest kopalnia świeża, na tej wyspie już nic nie ma. Nie macie jakieś problemy, nie umiecie, widzę, do tego pójść. Zdarza się. Tak, i zrób mi zbiórkę tutaj przy tym, bo to musimy bronić ten punkt. No to będzie, niech to teraz będzie kontrol 1 moim. Po prostu czyście mapę. Tylko niech się pomodli. Twarde są jak skurczybek te trollce. Te lornetki będę jego używać.
A to nie są, to są zwykłe fregaty tych. Te destroyer nazywają, mój Troll Destroyer. To były fregaty, pamiętam, elfów. W dwójce oryginalnej. Nie, jest trochę ta... To pokazuje, jakby coś było na tej mapie. Co to jest, taki kolor ma? Tu nic nie dropnęło z tego. Dropnęło szpona tak po prostu, czy? Fajne, weź sobie z Urgin. Bo nic więcej nie ma na tej wyspie. Tu byłem, w sumie to była ta skrzynka. Tu ma gdzieś port pewnie, czy mógł go zniszczyć. Nie mam oleju. Są nowe jednostki. A bo tu się zat... A pierdziele, to idźcie z tego brać, jak się... Co się w ogóle nie zbieracie, czy co się stało? Chyba się zbugowało coś. Deliver... A, deliver oil. A. A, bo wy macie olej, co? Nie mieliście drogi, żeby go donieść gdzieś? Czekajcie, że misję nie skończył. Za co muszę zrobić oil war? Refinerię zburzyć? Tu ma port. Widzę, że tu ma port. No, tu ma port. To zniszczcie potem tu idźcie. Tu są nowe już chyba te padrony. Też tutaj atak move. Wszystkie te piźnijcie. Zróbmy tutaj jakiś punkt zbiorny. Tylko muszę uważać z tym olejem, bo ten olej się może skończyć na tej mapie. Ja mogę się skok blokować chyba zaraz. A dobra, tu jest 9500. To jest idealnie, żeby całą misję zrobić. Okej, to się nie skok blokuje. Tu trollce szukały czegoś. Nie znalazły, ale to już nic nie ma na tej mapie. Trollec orkiestra tak zwany. No, to już więcej z jednostkami nie zrobię, nic. A, tutaj zbierają olej, zniszczcie. No i taka ta walka jest taka seś, mam być szczery. Ja nie wiem, czy ja chcę budować, bo ja muszę zrobić co? No, to poczekajmy, znaczy podpłynę tutaj jednym, bo nie chcę wykonać misji, zanim skończę tą secondary misję. Po prostu zbieraj, no, to jest 3500, to jest 7 koła. Weź do tego. Aj, kapitan. On tutaj gdzieś zbiera, no to też mu to zniszczę. No, już nie żyje. Mu zniszczyłem. A nie muszę tego rozwijać, bo i tak nie wejdę na tą wyspę, nie? Bo nie mam w tej misji tych sterowników. Dobra, to chyba z rodziną mogę coś poodkrywać. Coś na tej mapie? Tu wygląda, jakby coś mogło być. Nie, już chyba z koniec mapy po prostu. No i lubią tak ukrywać rzeczy, nie? Ktoś to gra w Warcraft 3, to ja wiem, że jest w stanie ukrywać te rzeczy. Dobra, poszukajmy tych destroyer, bo oni pisali, że na północy są, to gdzieś tutaj pewnie. O, nie chcę się naprawiać, będę szczery, nie chcę się naprawiać tych statków. Mógłbym pewnie na hardzie, to musiał każdym ze stateczkiem podpływać i naprawiać go. Ale nie chcę się aż tak płacić. No to zniszczyliśmy. I 3 na 1 to wygracie. A, są te destroyery. A te statki są silniejsze. No właśnie, tu ogólnie były tylko 3 typy statków w tej Warcraftie 2. I ciężkie statki, podwodne i te takie szybkie fregaty, co mam teraz. One są silne statki, no ale to jest... Jest chłop trochę... A troszkę przegrywa liczbowo. No to sobie mogę zacząć te robić i zbierać. Tych destroyerów nie wiem, ile ich będzie. O, zacznie to zbierać. O, to, o właśnie, o, a ta misja była trudna. Jak coś jest w tych skrzynkach? Niszczę to, bo jest to ciekawe. I tak czekamy na... Tak czekamy na... Ty możesz popływać se tu gdzieś. Oś ty się wysrał, chłopie. Uratujcie go, i tak wam się nudzi. Muszę to jedno to. Chyba nie widać tego przez mgłę wojny. To jest jakaś wieża. O, nie muszę kliknąć tych skrzyneczek, okej. No dobra, to wszystko wykonane, okej.
teraz tylko bronić tych, ale to mi się daje, są takie początkowe. To jest pierwsza misja wodna, to wiadomo, że nie będzie jakoś super ciężka. No i tylko teraz tylko zbierać. Ratowany stateczek. Czy zbiera olej w ogóle z tej? O, jakieś zostały. Fajnie, że tutaj zrobili, bo to są całe. To już jest kontynent się zaczynał. Są to wyspy jeszcze przed. Hillsbrad Foothills się nazywa chyba ta cała lokacja. No git nawet poszedł, kurwa 25 minut, no ale to misje morskie zawsze są długie, no. Szczególnie, że tu muszę zbierać ten olej. Tego nie przyspieszę nawet. Nie no, jakbym nie był dziadkiem i klikał, to bym przyspieszył. Też dobra, idźcie tutaj. Tych nowych mogę dać tu, bo on się strasznie się ten już kończy. Tutaj. Już tylko to mi zostało, żeby spamować tych chłopów. Mogę jakoś itemy posegregować, co ty masz? Pierścienie ochrony to ok. Ty masz zwinność, to dobrze. Atak, no powinieneś ty trzymać atak. Masz dużo większe obrażenie jak na ręcz jednostkę od tego. Ale Blacka na tyle levela nie dostał, co jest? Ten też w sumie chyba mógł dostać i nie dostał. No jakieś żółwie, to weźcie je zlurujcie do może do brzegu gdzieś. A oś tak tu nie ma brzegu nigdzie, tu jest najbliższy brzeg. No nie wiem, coś tak da zlurować te olbrzymie żółwie morskie. Mam nadzieję, że nie ma coś takiego, że ja limit levela 1 dostanę i na przykład. Nie, wątpię tak. Jest limit pewnie do liczby, nie do ilości expa. Ważne, no wszystko na tej wyspie wyczyściłem, nie mam expa. Gdzie jeszcze co jakieś moby mogły być na tej wyspie? Tu? No nie ma, to były te zwierzoludy. Każdy takie żółwie daj na wyspie. Fajna ciekawostka. Zbierają ten olej, ale powoli coś. Sram jak mogę tymi jednostkami. Żółw zabity, biedny wodny, ale sam się prosił. No nie ma tu żadnych już mowów na 100%, chyba gdzieś tu poukrywane. A nie, dostał level. Dostał te żółwie zabite? Może jest jakiś global level, to chodźcie, czekajcie, to popłyńcie tu, bo może jeszcze jakieś statki znajdę, bo coś. Z ludźmi dostał level, co ja maksowałem? Ten loku, też się podała ten loku z gel. Ale Dalrent nie dostał. W takim razie XP jest globalny chyba, no? Teraz się tym dowiedzieliśmy. Tu? No tu było, nic tu nie ma. No jakby nie czyścił mapy, to by teraz mi pełonów pozabijały te małpoludy tam. Te budynki poniszczcie, bo to chyba macie zasięg. Tu na przykład staniesz. No fajnie, jak się postarasz, też zniszczysz. No już zaraz ten olej dorobimy. Ten powinien zatrzymać, poczekaj, bo się już nic na mapie nie znajdę do roboty nowego. Wyczyszczona cała mapa jest. Pokaż, czy trafisz tutaj ten. Na farmę. Tutaj nie jest strona, ale z tej strony powinieneś dać radę. Piękność. O, jakiś przyszlu, czekajcie. Ile masz expa? 898. A ty, patrzcie, jest level globalny. To jest dziwne, bo tak nie było wcześniej. Ja mam tą aurę. Aura jest powalona. No to fajnie, mi się udało te levele dobić, bo życie teraz mają 0, to okej. Okay. To już jestem zadowolony. Tam zostało, ile tego oleju? O, już jest zaraz olej będzie. Tu już raczej nic nie ma. No taka pierwsza misja wodna. No pamiętajcie, że ten pierwszy akt to jest prolog dosłownie. To nas uczy podstaw gry tak naprawdę. Okej, okay, wszystko zrobione. Urok dostał Perdża. Trzeci poziom ma pupil. To jest jedna na misję level. Będę zamykać mordę, będą gadać. Aha, i teraz będziemy Hillsbrad niszczyć, fajnie. To statki orkowe? A to nie, to są chyba od orków, tamte było troli w takim razie. No, taka pierwsza misja, żeby was zapoznać z flotą.
Widzimy się za chwilkę. Bo tak, pół godziny to jest idealnie na odcinek, ale nie chcę. Na normalnym ogólnie gram, tak mówię, nie będę tryhardować. Nie chcę. Ta misja była tylko długa tylko dlatego, że była morska. Nie chcę. Jeden odcinek kończy, bo to się chyba akt kończy po tej misji. To ostatnia misja tego aktu. Chapter 4, Assault on Hillsborough, czyli atak na Hillsborough robimy. I miasto portowe ludzi. Czekamy na orkową armadę. Ludzie. Thank you, Captain. What brings you and your men to Hillsbred? I would like an update on the evacuation of the civilian population, Magistrate, as the Horde can make its move at any moment. Ah, yes, about that. I'm afraid the evacuation you requested is not going to happen. What? We warned you about the Horde's intentions months ago. Who is responsible for this outrage? I am, Captain. Suffice to say, I remain unconvinced that a Horde offensive is as imminent as you and your kinsmen seem to think. I have ordered our people to remain here and tasked my officials with matters of much greater importance. A ci ludzie nigdy orka nie widzieli, więc no, oni tylko słyszeli o tych orkach. A ci są z tego, z Starwind. About the recent attacks near South Shore, but about the assaults on the Dernhold prison camps. The orcs have been testing us for months, Captain. None of what you describe indicate a change in behavior to me. This wanted pio, śmieszne to jest, tego pełna mają. Oszukują. Kings and high lords will go to any length to justify their tax hikes. Just so they can feed their armies and play their political games. No bo i mają lwa, nie? To są ze Stormwind. Lorderon ma takie logo jakby L. I sent parts of our garrison to Taryn Mill. A recent increase in bandit activity demanded a response. Jak głupi, no. Aż ma głos taki, że go nie lubisz. My country was ruled by naive and short-sighted aristocrats. When the Horde came to my homeland, these people failed to realize the magnitude of the threat. They were too slow to act, too proud to ask for help, and they led our nation to ruin. Now, you are repeating that same mistake. I will take this matter to Lord Lothar. You will be held accountable for your negligence, Magistrate. Now, now, Captain Merrin, there is really no reason to go that far. If the Horde really is about to attack Lordaeron, then what are you proposing that I do about it? Recall your troops from Taryn Mill and reinforce your bulwarks. Send your civilians into Lordaeron's interior and prepare for the fight of your life. The Horde takes no prisoners. The Horde shows no mercy. I will. And Merrin, you can take some pack horses with food and supplies for your men. Thank you, Magistrate. My men and I are done retreating. We will buy your people whatever time we can. Trochę za długi był ten dialog, ale rozumiem. No chciał pokazać, że ci ludzie debilami byli, a ci są ze Stormy, to oni dostali już pierdziel od orków. Powinno się z nimi nie bawić. Tylko nie kojarzę tego Merryna, za cholerę imię mi nie świta. Wiecie, bo oryginalnie były kampanie ludzi i orków i to z tego co rozumiem jest tylko orków kampania, ale ludzie też była fajne. Po prostu w drugą stronę działo, że graliśmy z tymi bohaterami ludzi, jak na przykład Tyralion, Aleria, Donat Trollbane, to też były takie fajne postacie, to są mocne. Byli ci wszyscy synowie Lothara, to taka elitarna moc. Okej, czyli widzę, że będziemy się bili z odłamkami Stormwind. Tutaj jak mówię, mają lwa na tarczy. Jak co pobiliśmy i tutaj szukają schronienia teraz w Lordaeronie. The magistrate of Hillsbrad has neglected his duty and left his township and his region in mortal danger. The Horde is coming. We know it is. And it falls to us to distract them long enough for Hillsbrad to rally its defenses and send its people. O kurde, na czas misja? This is it, men. This is our final stand. This is our chance to avenge the ghosts of Stormwind. The lion will roar, Commander. I will hand out weapons and prepare our men for the battle ahead. O, czyli może, bo właśnie czytałem, że bossów jest dużo. Są boss walki ogólnie dobrze zrobione. Jak na RTS oczywiście. Then we must know when and where to strike. The fate of Hillsbrad depends on it. Yes, Captain.
Kurde, ja pamiętam, ta misja do oryginalnej dwójce to po prostu były dwie bazy na morzu i jedną się atakowało i tutaj będziemy mieli dostęp do po prostu przewożenia jednostek pomiędzy morzem i lądem. A to tą zhypują tą misję, nie? Jak skurczyły, fajnie, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Oj, wieżyczki pierwszy raz widzimy. Ten utok, ja mam powiedzieć kto to jest, ale będą gadać jeszcze. I don't understand this. The Armada was supposed to have been here hours ago. If Doomhammer has lost his nerve, then I will carry out this invasion myself. Ostatnie przypływają. Południe. My scouts reported that the Armada be under attack by the Guinean Navy. O, ty biją z tymi ludźmi z tych wysp, tak? Gilnean to było te królestwo, gdzie potem się w Organami stali, to chyba to było. No, dog. The Armada will get here once it has crushed those Gilnean dogs. Until then, we'll make do with what we have. What is our situation in terms of ship construction? With the aid of new foundry sites, we should be able to construct. No właśnie, robimy w ten sposób. Znaczy, ten Rent nie chce czekać na wodza, tylko idzie się napierdzielać, no spoko. Ej, czyli musimy zniszczyć Hillsbrad w tej misji, fajnie. Cześć będzie. I pierwsze takie duże miasto będziemy najeżdżać w tej misji, spoko. Ten utok to jest po prostu ork, co lubi czytać. Jest unikalny przez to. I uważa, że wiedza daje więcej niż topór, a to jest rzadkość orku, dlatego jest taki unikalny. Jest kanoniczną postacią z tego co rozumiem, jak czytałem na lore. Aż mnie ciekawiło po ostatnim odcinku. Dobra, najpierw ekonomia. Peony już stoją, a widzę, świetnie. Dobra, jakaś beczka, nic tu nie ma, tu widzę, że jestem chroniony. Tu mam trolla, destroyera jednego, ale jednym statkiem się boję ruszać, bo komputer cheatuje i zaczyna z 30 statkami. Misję mamy zabić Hillsbrad, okej. Okay. Zabić, zniszczyć. Chodzisz tam tej kopalni, czy się boisz? Watchtower. Guard Tower, okej, okay. Po prostu wieżyczki dostajemy. Widzę, że jak jest często takie krzaczki są białe, to jest jakieś znajdźka. On też kiełko? Już tak rzuciłem sobie, żeby mieć już z główki to zdjąć. Jakaś pusta ta wyspa jest. Jeszcze tutaj, potem jeszcze tu. Już do drewna powinien wysłać. Chłopów jak najszybciej. A wieczę ekonomię rozkręci, no w każdej misji to jest. O, kopalnia jaka blisko druga, fontanna zdrowia. O, ten nie jest łatwym przeciwnikiem, ale z Herosami sobie poradzimy. Utok powinien chyba tam kozie ma heala budowanego. Golda dostajemy, więc git. Ta wieża jest ulepszona. Dawaj peonsy rób. Kostur ciszy to silensuje chyba. Jest? Jakiś grobek. Tu nie ma. No na pewno nas będą atakować i coś czuję, że lądowo głównie. Bo nie pamiętam, czy my jesteśmy na wyspie? Wilce jakieś? Mógłbym drugą bazę tu zbudować, ale chyba nie ma co tak tryhardować. Oddaj to i buduj jak najszybciej barakensy. Tu nie można budować. Praca, praca. Ty zbuduj. Gotów do pracy. Tu Lambermila. Ale on kuźnie w tej misji, to fajnie. Ja to zrobię. Wąski rób. Pokonaliście wilce, pokonaliście. Gotów do pracy. Nie da przejść, nie? No nie da się. Coś jest? Nic nie. Ej, taka malutka ta wyspa. Chyba, że tu się da przejść, ale wątpię. No to jak najszybciej jeszcze port zrobić w takim razie. Dobra, już się gubią w tych... Jest tu coś? Jest tu coś, jakaś skrzynka. Drewno, okej. Okay. Nic więcej nie ma, nie? Jakieś takie ruiny portu. Dobra, zawracajmy. Jakiś upgrade tam był. Kuźnię zrób. Możemy kuźnię wam pokazać. A ty już choć porcik mi zrobisz. Oj, odlokuję w końcu w te. To jest ten, ropa, tak? Na mapie, mam nadzieję, że to jest ropa. Dziwne są te wybrzeże zrobione.
Gadaj do tego. Co to jest? For the horn includes finding companies of grants from all orkish clans. O, fajne, nie było tego. Więcej drewna, upgrade do tych. Zrób peona. W sumie do tej drugiej kopalni mogę ich wciepywać zaraz. No, już mogę wrzucić do drugiej kopalni i tam ustawić, żeby zrobił town hall nowy. Yes. I am ready. Tell me. Gotów do pracy. Jakieś jednostki, bo nie wiem, co mnie będzie atakować. Gotowe. Z czego chcę? Dobra, dobra. No. Nie ma co. Przestraszyłem się mewy. Coś trzeba zrobić? Gotowe. A, tu nie zbuduję tego. Zajebiście to postawiłem. Ja to zrobię. Nowy troll, jak najszybciej zrób te, żeby już farmić. Coś tu wieżę zrobić? Nie wiem. O, atakuje mnie coś. To jest ten Meryn, chłop. Poziom ma. Tankuje go ładnie. Mogę na to rzucić i go olać po prostu. O, się wywa. A, ma Anka. Okej, okay, to jest silniejsze niż myślałem. Tak. Jak śmieliście podążyć za nami do tej krainy? Zdumuj go. Fajno, dokładnie jaki tekst powiedział Gromasz Helski. O kurde, dobra, on bije dużo. Złączył to mi trolla. Będą mnie atakować cały czas. Ojojoj, stateczek idzie. Zul'jin, Zul'jin, halo, halo, potrzebuję twojej pomocy. Ty buduj, buduj jak najszybciej. Buduj. Upgrade'ów. Potem rafinerię. Tu nie można budować. Tu nie można. O, nie utoka prawie znoszutowali. Ja zrób to, błagam, no. Ale młyn. To tak się już nie radzi z komendami. Coś trzeba zrobić? Świniaki, świniaki trzeba porobić. Praca, praca. Jako barykada piękna. Ale będą musiał robić jednostki. Czekaj, do wszystkich se kontrol 1, chodźcie pod fontannę. Ile? A mam dużo tego oleju. Dobra, nie wiem, że mam tyle oleju, nie spojrzałem. Jak drewno się kończy? Gotowe, no. Kopiecie to drewno, czy jecie? Gotowe, chcę. Oni się tu nie radzą już. Dobra, dobra. Ja to zrobię. Gotowe. Ojejciu, jejciu. Kajtuj, kajtuj. On coś wykajtował. Zul'jin to wyczyści, ale... Coś trzeba zrobić? Możesz podejść tak, żeby z tym żółdzim mógł uderzać? Dzięki. Okej, no, właśnie to jest problem z misjami morskimi, że jak nie zajmiecie morza, to potem nie wrócisz do tej gry. Jezu, Utok, jesteś Ulungiem, jesteś najmądrzejszym orkiem i najgłupszym, zaraz daj Zul'jinowi to napierdzielać. Patrz jak napierdzielają te statki. A, upgrade'y są giga ważne. Drewno zbierajcie, wszystko zbierajcie, ty nie wiem co robisz, zaciąłeś się. To wy se stańcie tutaj przy tym, bo jak przyjdzie ten atak z tego niebieskiego, czy widzę, że mnie biały atakuje i niebieski. Tego oleju mam dużo, tego nie widziałem, sorry, moja wina. Jak najszybciej trzeba podbić wodę. Zróbmy jakąś tą rafinerię. Trochę wyżej można zrobić. Nawet jak przystankuje jakieś ataki, to będzie dobrze, jest. Mogę tu położyć. Z cztery statki muszę niby naczyć ze żygą z tego co widzę. Gotowe. Zróbmy save'a, bo nie save'owałem. Nie, save'owałem raz w tej gry. Tą grabież.
Drewno trochę jest licho, z goldem będzie coraz lepiej. No już ekonomia rusza. Tu się przydał pełen taki naprawiacz też i to cholernie. Strzelasz czy rzucasz czy co robisz? Tak żeby z ludzi nagrał cię, bo jest bohaterem. A nie spojrzałem w ogóle na ropę, nie widzę tego, bo to jest tak na czarno dziwnie to jest zrobione bardzo. Weź mi zrób jeszcze jedne te błagam. Ty już sraj tymi statkami, musisz srać. Jak nie przejmiecie morza w tej Warcraftie 2, pamiętam, to jest dupa. Nie da się potem wrócić do gry. To jest ciężko po prostu. Zbiórkę gdzieś tutaj dajcie, się wyleczyliście. Jakby zaatakował z tej albo z tej strony, to dajcie sobie ten na razie. Najpierw opanuję morze i potem przejdziemy na statek, ale też nie chcę was tak męczyć. Ale wszystkie upgrade'y mam raczej... A, tu jeszcze nie zrobię, zapomniałem. Heavy Hammers. Ej, fajny upgrade, to tego nie było, to jest dodatek, tego nie było upgrade'ów. O! Tego też nie pamiętam, żeby było. Now be your chance to show me how the orcs be handling freeing prey when Blackhand. A czyli się bili na morzu i ta armada dopłynęła w końcu tutaj. Make their defeat absolute. Sink every last one of them. Gdzie jest ta armada? Więcej oleju mogą przynosić. Słuchaj, bo to się, za dużo się dzieje, już nie ogarniam. Think the retreating inner armada, gdzie ona jest? Ale można oddalić fajnie tę kamerę. Tu są. No niby mógłbym sobie dać radę z nimi. Aha. Utok tanku i świnie. Utok tak dzielnie tankuje. A, Rubin tak się patrzy, bo golda mam cholernie dużo. Oleju nie ma. Tak by zaatakować po prostu. Zaatakujmy tą armadę, bo oni widzę, że nie uciekają, tylko w miejscu stoją. To są battleshipy z drugiej strony. Nie wiem, czy ja wygram w sumie. To są silniejsze są te statki ode mnie, tu dużo bardziej. Mógłbym targetować, powinienem targetować. Wkurza mnie to, że chyba nie zasięgu mi brakuje często, żeby użyć tego cannonballa. Okej, okay, to było Gilneas. Gilneas to było te morskie? Nie, to było Kultiras, to było te morskie, czyli to jest Gilneas, to jest to od tych. Dobra, wpierdzielajcie się, że może możemy zniszczyć. No dobra, nie naprawię tego. Tego leju jeszcze mam trochę, ale... Ale jak chłopu zniszczę te statki, to będzie coraz lepiej. A na te transportowce potrzebne jest olej? Nie, okej. A to jakiś port mają, no to zniszczcie im to. A nie, no leci ta salwa, ale czasami się wydaje, że do końca nie łapie. Czym się różnią te fregaty? Troll Destroyer, Destroyer, bo to jest orkowy i taki zwykły. Dobra, zaraz mnie ci ludzie zaatakują. Upgrade'ią na fulla, ta. Pomało się zajmijmy tymi. Tak zrobię po dwie fregaty, ale wstałem, że to nie jest jedyny port. Jeszcze niebieski pewnie ma port. Jest niebieski tutaj, no. To porty będą. Lambs of the Slaughter. Lambs on the Slaughter. To the Slaughter. To są owieczki na rzeź. Okej, okay, to zrobiono tę misję.
Tego w ogóle i tego to dajcie tutaj do leczenia. Będziecie tutaj zbierać od razu. I stateczek, no trzeba może znaleźć. Tu widzę kopalnię złota, ale złota to mam cholernie dużo. Już się już kończy, ale... OP są w ogóle te statki, mi się wydaje, w tym Warcraftcie 2. On to zrobił? Tego też nie było w dwójce, nie pamiętam, że takie salwy ze statków wrzucał. Bardziej pewne, że tego nie było. Dobra, zrób mi z dwa transportowce. A nie ma oleju, ale już zbierają. A kosztuje 500 oleju, bo ja patrzę na te 600-200 drewna, a tu jest na dole, szczęście, że oleju potrzebują. To zróbmy, zróbmy, żeby mnie skok blokował. Czemu są destroyery ogólnie? Jakaś wyspa. To jest oil patch. To się mogę wziąć, żeby zrobił nowy oil patch. Znaczy nie będę potrzebował. Okej, tu było. O, tu ma bazę. Fajna jest ta salwa, no i wszystkim na raz wrócę. Dobra, to już chyba, już może, jak jest może ogarnięte, to już kwestia czasu jest. O, tutaj jest od nich transport. Fajnie wygląda, wygląda jak w dwójce, tak samo wygląda, pamiętam. To musimy co zrobić? Remnant of Stormy. Dobra, czyli baza to jest ta... To jest ten główny quest, to jest ten poboczny. To najpierw na prawo polecimy. Zresztą myślę, że można wpakowywać ich pomału. Jak mam morze ogarnięte, to ja wiem, że on nigdy mnie nie zaatakuje w takim razie. Bo nie ma czym, bo w sumie nie ma jak tam wytransportować, nie? Tych jednostek. Gotowe. No i może już jest moje, więc pakuj orce na statki. Nie robiłem więcej tych transportowców? Jezus, moja, to się zaczekaj, sorry, powinien już dawno ustawić. Tego oleju jakoś cholernie mało jest przywozi. 125, jak ulepszyłem, mam rafinerię. To pewno, że wcześniej rafinerię dawało, to od razu było zwiększone ten popyt tego. Rozurgin tego i te trzy jednostki już tutaj były. Proszę, raczej mnie nie zaatakuje w domku. Tu raczej mogę ich na statek wziąć, na tą wysepkę tam dać. O dobra, tego wezmę na tą wysepkę. A, chłopy tu przyszły. A nie podchodź na mele, bo cię bije ten bohater, nie musisz na mele stać. Uf, jakąś klątwę ma i to na statki działa? Co? Na mechaniczne? Coś możecie zrobić, czy nie? No mogą, lol. O, tych statków już nie potrzebuję, nie zrobi portu nigdy. Tak, tak, tak. Teraz dałem na stateczek, żebyś tą wyspę mi zbadali. Nie wiem co zbadać, jest misiu po prostu polarny jeden. Gdzie są te peony, co ja wziąłem? Tutaj są. Ej, wyjdziecie, tutaj, tutaj. On tu nie ma przejścia, to jest takie zdradzieckie, nic nie było na tym. Okej, okay, to tych odbiorą ci, wy tutaj. Nie robię jednostek w ogóle, bo jestem kretynem. W ogóle zrób mi drugie baraki, nie wiem czemu jeszcze nie stoją. Dobra, dobra. Powodzenia, musiał w jakiegoś StarCrafta grać. Pony na statek. Siup, siup, wypad. A ten sobie wypad z tej strony, bo jest za głupi. A z wszystkich nie mogę kazać iść, bo nie zbudują tego. No nie blokujcie Piotra, no który chce zbudować wam bazę całą, no. Coś trzeba zrobić. Okej, okay, no dobra, już nie będzie problemu. O, widzę, że jest ten sam bóg, co był w dwójce, czyli w Warcraft 2, że ten statek... Oni nie idą do statku, tylko statek do nich podpływa. Też muszę o tym pamiętać też. Mogę już tu wylądować, ale chciałem tak przynajmniej troszkę więcej tych jednostek mieć. Gdzie jest ten utok? A już na statku jest zapakowany. A tu są peony zapakowane. Dobra, więc nie potrzebuję was. A nie pamiętam, że te peony tu pakowałem. Widzę, że ci bohaterowie dadzą radę solo. Możecie tutaj pilnować, żeby jakieś jednostki nie podbiegły. Ty, oni tu biją cały czas tego bohatera. No tam, on nic, on tylko z tych spelków bije. Dobra, jak bohatera mnie zabije, to ja to rozpierdzielę.
Ty tu i potem tu. Da się tu przejść? Chyba się da. Wypuszczę. Tu i tu potrzebuję, żebyście robili cały czas jednostki permanentne i dajcie mi ich na brzeg. A, ty wracaj do budowy. Ten czem, nie wiem, czemu nie wypakował. Ja pierdzielę, już widzę, że sterowanie tymi statkami to będzie tragedia. Wbijajcie się w te peonsy. Ale tu nie widzę żadnego oporu, piechura tylko widzę jednego. Ta z Dingo, Berserk, a że nie dostaje damage'a, w ogóle bije więcej. A Rent jaką ma R-kę? Heart of the Mountain, Chance Blackhorn, Clan Pantheron, Skull, samo innego. Kurde, dużo! Bonusowe obrażenia, aura na trzeci poziom? Nie, już silny są te chłopy. Co tam płacze? No bo ich rozpierdzielamy, no sorry no. Idźcie tu, błagam. Też zrobimy. Nie wiem, z czego oni wychodzą w ogóle. Mam R-kę. Dawaj tego buffa. Co od Paltoza, zobaczymy co to robi. To jest nieśmiertelny ten Zul'jin. Nie powinien go wrzucić tutaj i się bić z tym bossem. Tak, nie dostaję wrażeń. Zbalansowane bardzo. Widzę, że one-shotuje tego Martina, czy Marcina, czy jak mu się tam nazywa. No wam chyba kazałem coś zrobić, mnie nie słuchacie. No ja wierzę, że oni tam rozpierdziłem, to już na drugi brzeg idę tymi jednostkami. Tu popłyńcie do góry. Masz dziecka słyszę, no przepraszam, smutno mi jest, troszkę tylko. Dziecko. No to jest prawdziwa horda, no to dzisiaj by to nie przeszło. Nie bijesz tego. Ej, powalony jestem z różnią, ma tak. To mu zwraca manę, to mu daje HP, no Perpetuum Mobile się nazywa dosłownie. Rzuć to tutaj te, zobaczymy, mnie to manę mu zrzuci. Zniszczę te baraki, błagam. Jakiegoś muła tam zabiło. Dobra, dobra. Ty weźmiesz z powrotem, ty chodź do brzegu tutaj. Już jest pograne raczej. Ale stratę mi jednostkami, nie ukrywam. Oj, zrespił chłopa w sekundę. Ja tak nie mogę zrobić, dobra, murloki na mordę. Teczkę go. O czemu nie może? Unieruchamia cały. A nie można bohatera złapać za cel. Czyście, czyście. Na stateczek zapraszam. I tu wypakujesz, bo tu jest to miasto, co musimy zniszczyć. Już na brzegach nie będzie wypakowanie wielkie. Tak z dwóch stron, bo widzę, że tutaj też wygląda jak wypakować. Czemu nie jedzie? Myślę, kliknąłem. Pamiętam, wcześniej klikałem w brzeg, to zawsze wypływało już. Zul'jin Giga Chat. Drewno, złoto. Znaczy, czegoś w piesku nie będzie. Wiem, że jestem okrutny, ale tak czasami ukrywają. Zaś godzinę odcinka. To czy tam czegoś nie ma? Co ciekawe, bo nie było czegoś jak ołtarze przodków w Warcraft 3, że wychodziły stąd jednostki. Was też mogę przestawić gdzieś tutaj. O tutaj sobie gdzieś popłyńcie, potem gdzieś tu, tu. Tu jest tylko latarnia morska. Jakieś barykady. Ciekawe, to jest jakieś wejście inne do miasta czy coś. Drewno tam było. Coś tutaj ustawcie. Czeka na tych, jak to wyczyszczą już. Stra jakimiś peonami w zbroi, z drewna dosłownie. 200 AP, milicjant. No, wszystkich tu wyrzynę. Trochę mi jest smutno, ale tak trochę tylko. O. Ciup. No co, no. Chcę być orc.
Taki niemiły orc. Pakuj chłopu. Zawracaj po chłopu. Chyba tak się grało kiedyś w gry. Mozolne jak skurczyłyk, ale no... Dla większości ludzi to była magia kiedyś. Dobra, karczować lasy, ulungi. Tankować jaja. A bo tego jeszcze nie zniszczę, to nie zaliczyło. Chciał całą bazę zrobić jeszcze. Wspomniałem o tej. To wygląda jak się skinie miało być. No nie wierzę, żebym to musiał pokarczować. To nic nie ma. No wszystko tyle głównych miasta zostało. Zresztą zbieram siły i tam przyjdą na gotowca te moje jednostki. Czego chcę? Nie ma sprawy. Tu nie można. Limit drżacia też widzę, że jest zwiększony. Potem tu i będzie koniec. Tylko zostaniemy za tą misję. Nie wiem, z tą R-ką i z tymi aurami w pierdziele, to nie widzę, żeby to przegrał, więc nie chcę przedłużyć, tak, że godzina odcinka jest. Autok dostał level? Bo to w sumie nie wiem, czy on za niektóre misje dostaje level? Nie dostał, czyli pewnie za tą misję dostanie. O, dostał, no. Czyli jakaś trudna misja poboczna daje mu level up i złapaliśmy tego Meryna. Time to prepare. Light willing. They will be ready for you. Now, get it over with. You mindless savage. Tak, czy to są złymi ci siłkowie tutaj, czy to źle jest? Jest ten odwieczny konflikt ludzi. Siła inteligencja, Także się z utok. Umiesz czytać, to masz scrolla. Silne, silne bardzo. 5 sesji to jest bardzo dużo. Tu więcej nie ma, nie było szans. Tu było chyba jeszcze coś, mogę na dole zobaczyć. Tu coś wygląda, jakby coś miało być. No to jest najlepsza nagroda, czy jak z tej strony, plus jeszcze utok dostał level upa. I co dostał? Jeżeli jest każda jednostka zginie, zostanie przerzucony, że o kurwa, ten lutok zatem dziesięciu niż mój bohater główny. Dobra, do brzegu idziemy. Tu moje stateczki, tu jest jedna armia hordy, tu druga. Dobra, to już starczy. Dwóch frontów w nich wlecimy. Stateczek was zapraszam wszystkich. Idealnie. Ej, żeby nie przedłużyć, tam jakieś wilce już widziałem, to mogę zacząć czyścić w sumie, bo to będzie jakaś pewnie lokacja z tymi. Możesz ciepnąć tą Zul'jin, toporkiem ciepnie i iść tutaj na górę. A, bym się kliknął Amerykę, nie chciałem klikać Amerykę, no ale dobra. Grube paluszki. Wiecie, skończymy. Tu widzę, że jest miasto. Jestem ciekawy, czy jest jakieś przejście tutaj, bo tu była jakaś barykada? Wygląda, jakby to było jakieś ukryte przejście do nich. Nie da się przejść. A, chyba, że tam się da wysrać tymi... A chciałbym to zrobić. Dobra, to zróbmy taką... Taki mały oddział orców, co tam przyjdą. Ale nie główni. Główni bohatera drugą idą w stronę. Chyba, że tam będzie jakiś item do zebrania. Ja lubię takie głupie rzeczy. Ja jestem głupi i lubię takie rzeczy, ale to śmieszne jest. Dobra, na statek. Ale już starszy jestem kretynem. Mi się wydaje, że ten bohater by solo to zrobił. Ja jestem tak przedłużem, ale mi się po prostu fajnie mi się gra. Oj, z tej strony idzie Rent na kontrol 1, znaczy ten Zul'jin. Kontrol 1, kontrol 2. Dobra, wpierdzielajcie się, chcę zobaczyć. Po prostu nie klikam, tylko znaczy klikam, tylko to idźcie do przodu. Dlatego utoka się nie martwię, jego ma skrzeszenie. Na nim gdzie on jest. On jest chyba na, w tej drugiej. O, on tą drugą powoduje. O, ta on tutaj do. A nie, nie ma go tu. Ja myślę, że on tu jest. Gdzie jest utok? A tu się gdzieś schował. O Jezus, ten pizduś. A no, dobra, zajebista flanka. Po drewno tu wyszedłem. Orki, do broni! No, nie wiem czemu Zul'jin stoi AFK. Widzicie, ten turret błagam, bo dostanę zawału.
No tego nie wygrywam. Ale gdzie posiłki? A ci tutaj stoją, patrzcie. Na łódeczkę czekam. Nie mogę podejść jednego kroczka. Ale w sumie to było tutaj najcięższe się wejść do... Ale dużo straciłem jednostek, no tak nie żartując. Ale nie mikrowałem w ogóle. Ale Łutok ma 1000 HP, już przecież prawie że bossem. Fajne, ten minus pancerz dużo daje. Destroy Hizbet. Ej, to jest taka rzeź miasta, widzę tu jedno, da się budynki naznaczać, zarąbiste. Dobrze wykorzystane jednostki. No, ale wiecie, to jest kampania, no. No, cały czas mogę te... Ty normalnie domy niszczymy. Niszcz skrzyneczki, proszę cię bardzo. Tu damy. Normalnie są na czerwono. Wieśniacy, dzieci są na czerwono. Pierdziele. Ale rozpierdziel. Ale tak to wyglądało. Te orki wchodziły. A, i niszczymy domy i ci biedni ludzie z domu schowani dostają na mordę. No i myślę, że dzisiaj coś takiego by było w tych grach Blizzarda, no. W tym WoWie w dodatku, no. Ja widzi, nie grałem w te nowe WoWy, ale... Co mnie to atakuje? Ale no, widziałem jakieś takie wycinki, to tam było, że... A, zwyciężyliśmy dzięki mocy przyjaźni. Co tu się dzieje? Orce przyszły. Ale musi być jakiś item unikalny schowany. Nie wierzę, że jakiś wieśniak pewnie ma jakiś dobytek. Uciekać! Dosłownie ej, zarąbiście zrobili. Fajnie, jak na grę RTS, to tak czuję, że robisz jakiś atak na miasto bezbronny. Gdzie jest ten magister? Jaki to ma zasięg, ta RK, mnie ciekawi. Rzucę tu, za czymś na prawo dostaną, bo to jest ważne w miarę. Mały ma. Ej, giga mały ma. Myślę, ktoś te buffy ściągnął. Co jest? Kto mi te buffy ściągnął? Wiem, Prista? Domy się palą, uciekać słyszę, no. Dzieci płaczą, my pierdziele, straszne to jest, boję się. Jakby mi tak orce przyszły. Nie by kotek obronił. Nie wiem, gdzie jest kotek. To są jakieś koniki. Coś tam wieżę zniszczy, żeby ten magister wyszedł? Nie było itemów żadnych, naprawdę? Taka skrzynka. To muszę zniszczyć, tylko to zostało. Nic nie było na dole, ta tu po prostu za drewno kopali, ta. Dobra, no to. To są jeszcze domki, możesz im poniszczyć. A niektóre dzieci są na żółto, to są takie chyba, co w niewolę weźmiemy. Dobra, wszystko zrobione. Fajna misja. Tu wygląda, by coś jeszcze miało być. Fakt, tam mogło coś być. Za ciemne na dole. A, już dobra. Jest ten magister. Please, spare my life. I'm very rich. I can give you. O, im nie zależy na złocie chyba. Albo sami sobie wezmą. Jest. Tu wieszcie w niego. O, jeszcze plucie na jego ciało. No to jest taka. O taką hordę walczyłem właśnie. Teraz by się za rączkę z nim przychwycili. O, to książkę dostaniesz nagrodę. No i co, no i pierwszy poważny cios w ludzi. Tylko nie należeli do Lordera, tylko do Altera chyba księstwa. Chociaż w sumie nie wiem, nie chcę głupot gadać. To by było bliżej księstwa Alterak, albo tego Stormgarda całego. Ten Gilneas to były te potem późniejsze wilkołaki i potem Shlordelon był na górze. Dobra, i tu się kończy akt pierwszy, czyli taki prolog, teraz się zaczną mini bohaterowie i inny konflikt, więc zapraszam do kolejnych odcinków. Ja pierdzielę, godzina 10. Dzięki, że byliście, pa pa.